Wiem, o czym jest spektakl. No, spektakl mówi o takich ważnych rzeczach, które są zawsze ważne w życiu, czyli prawda, nieprawda, kłamstwo, miłość, nienawiść. No, napisana ponad 200 lat temu sztuka wierszem romantyczna opowiada nam o jakimś takim zdarzeniu, które odbyło się na sali sądowej. Nagle okazuje się, że w małej mieścinie ktoś komuś rozbił dzban. Ale za tym, można by było powiedzieć, błahym wydarzeniem kryje się coś bardzo, bardzo ważnego. No i to właśnie będzie nam służyło, żebyśmy opowiedzieli teatralnym językiem. Ach, to będą konotacje polityczne. No, oczywiście, no, jaką władzę taką mamy wszędzie i na dużym poziomie, i na niższym poziomie, i na tym poziomie, że tak powiem, wielkomiejskim, i na tym poziomie, że tak powiem, wiejsko-miejskim i na różnym poziomie. Więc oczywiście, no, tutaj mówimy o władzy, a władzy, no, myślę, że się sporo należy takich, że tak powiem, uwagi, przyjrzenia się, a też także powiedzenia halo, ale może wy tak nie jesteście tylko sami dla siebie, ale także liczy się coś, co w Polsce powstaje, ale liczy się coraz bardziej, czyli społeczeństwo obywatelskie. Więc myślę, że mam nadzieję, że ci, którzy będą chcieli się razem z nami pośmiać i zastanowić się nad tym, też pomyślą, że może czasami warto posłuchać tych, którzy ich wybierają. 5 marca o godzinie 19 na dużej scenie, ale drodzy Państwo, będziemy trochę bliżej sceny niż zwykle, Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida. Zapraszam serdecznie. Wątki są natury detektywistyczno-obyczajowej przede wszystkim, czyli mamy jakąś zagadkę do rozwikłania, jakąś historię, która jawi się na początku bardzo banalnie, a okazuje się, że jednak jest to, mówiąc tak kolokwialnie, gruba sprawa. Mój wątek postaci. Trudno powiedzieć, ponieważ mojego wątku nie ma praktycznie w dramacie. Więc ogólnie czarnie atmosferę tego, co się dzieje. Odrealniam rzeczywistość i próbuję dosięgnąć prawdy, czy też skusić głównych bohaterów, żeby przyciągnąć ich na ciemną stronę mocy. Sam stary utwór jest śmieszny, a myślę, że poprzez... ale ciężki. Śmieszny, ale ciężki. A poprzez to, że my nadajemy temu jakby współczesny klimat, to myślę, że pewne gagi są bardziej zrozumiałe, a dodatkowo są jeszcze gagi, których w samym tekście nie ma. Więc dlatego myślę, że będzie jeszcze śmieszniejszy. Stefana Kałuże jest miejscowym chłopem, młodym chłopem. To jak ten chłop by zaprosił na spektakl? No to niech Państwo przyjdą, no. I start. Lipka na Marta! Udzielam wam głosu! Mnie to się tylko ten dzban smuci, bo to się wszystko, panie sędziu, stało. Ale wpierw to ja muszę opowiedzieć, jaki ten dzban był przedtem. To mówcie! Widzą to nowy dzban? Dać widzimy! Nic nie widzicie, skoro nie widzicie. Taki dzban, istne cudo. I rozbity. Tu, gdzie ta dziura jest, było jak Hiszpan, znaczy Filip, otrzymuje prowincję niderlandzkie. A tu obok stał w ornacie sam cesarz Karol V. Z niego, to chociaż jeszcze nogi widać po Filip, w środku leży tyłek i został się z niego i też obok.